Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na kosmetyczny haul. Ponieważ bardzo lubicie tego typu filmy, a ja w ostatnim czasie zrobiłam też takie powiedzmy średnie zakupy, pomyślałam, że pokażę Wam co nowego znajdzie się w mojej pielęgnacji, a jakie nowe kosmetyki i zacznę może od Hebe. Wybrałam się do tego sklepu, do tej drogerii z myślą o tym, by zrobić zapas moich ukochanych maseczek w płacie. Wydaje mi się też, że chyba Hebe ma największy asortyment, jeśli chodzi o maski w płacie, a zwłaszcza koreańskie maski, marek różnych azjatyckich. A jak wiecie, oczywiście maski w płacie przyszły do nas z Azji. I tak naprawdę, jeśli chodzi o takie moje ulubione marki, to jest to Skin79 i też Mediheal. Mediheal zwłaszcza za ilość substancji aktywnych, które znajdziemy w tych maseczkach, ale też za sam płat. Ja już kiedyś Wam wspominałam, uwielbiam maski w płacie, te, które są wykonane z biocelulozy. Biocelluloza już jest takim materiałem, który sam w sobie działa leczniczo na naszą skórę, ale też biocelluloza fantastycznie przylega do skóry i jeżeli nałożycie sobie taką maseczkę, to możecie w niej robić praktycznie wszystko. Chodzić, ruszać się, nic Wam się nie odkleja, nic Wam się nie przesuwa na tej twarzy. Dlatego też ja uwielbiam właśnie biocelulozę, jeśli chodzi o maski. Te takie płaty bawełniane też są ok, chociaż przekonałam się i pewnie też większość z Was, że nie wszystkie są dobrze wycięte. Ja jednak posiadam powiedzmy małą twarz i czasami te maski są po prostu na mnie gdzieś tam za duże, albo też mają źle wycięte otwory, czy na przykład na oczy, czy na twarz. No ale dobra, to są takie mini szczegóły, na których nie będziemy się dzisiaj skupiać. Więc zrobiłam sobie zapas tych maseczek. Co się okazało, było też większość marek w promocji i na przykład maseczki z 13 zł były poprzeceniane na 9 zł, niektóre na 8, niektóre na 7. Także zapas zrobiony. Maseczki w płacie są. Przy okazji, kiedy przechadzałam się między regałami w Hebe, zauważyłam coś, co przyciągnęło moją uwagę, a jest to płyn micelarny Bielendy z serii Vege Detox. I to, co najbardziej przyciągnęło moją uwagę, to nazwa na opakowaniu probiotyk. A ja powiem Wam, że w ostatnim czasie zaczęłam się coraz mocniej wgłębiać w temat probiotyków i coraz więcej na ich temat czytać. Zresztą nie tylko tych probiotyków stosowanych w kosmetykach, ale również probiotyków przyjmowanych doustnie. I powiem Wam, że ten temat jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Może kiedyś zrobię na jego temat oddzielny film, na ten temat oddzielny film. No ale właśnie, Vege Detox, płyn micelarny, który w składzie ma jarmuż, burak, no i właśnie te probiotyki. Formuła 3 w jednym, ogromne opakowanie, bo mamy tutaj 500 ml. I tak naprawdę to, co zwróciło na samym początku moją uwagę wśród kosmetyków marki Bielenda, to były płyny micelarne z tej niebieskiej serii. Tam jest chyba ananasowy, cytrynowy i chyba jeszcze jakiś jeden. Bo ostatnio bardzo popularne są te płyny na Instagramie i widziałam je u wielu dziewczyn, które też sobie je chwalą. Ale jakoś tak stwierdziłam, że skoro mamy tutaj probiotyk i jest niby ten bardziej taki wegański skład, co prawda jeszcze go dokładnie nie analizowałam, ale nie jest zły, więc wypróbuję sobie ten płyn micelarny. Zobaczymy, jak będzie, czy się u mnie sprawdzi. Na pewno dam Wam znać. Jest chyba jeszcze dostępna jedna wersja i już Wam mówię, ja za niego zapłaciłam 19,99. Kolejne zamówienie to będzie zakup na stronie internetowej marki Bandy. Tak, widzicie tutaj przepiękny karton. Zresztą cały proces tego zamówienia pokazywałam Wam na moim Instastory, jak również moment, kiedy ta paczka do mnie przyszła. Jeśli jeszcze mnie nie śledzicie na Instagramie, to serdecznie Was zapraszam. A dlaczego skusiłam się na zamówienie ze strony Bandy? Ponieważ 8 lipca ruszyła fantastyczna akcja charytatywna. I kupując oto ten płyn, kojący płyn micelarny, zobaczcie jakie przepiękne opakowanie, wspomagacie akcję charytatywną, akcję, która pomaga zwierzętom z pewnej fundacji i tak naprawdę płyn kosztuje 25 zł, a cały dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony właśnie na pomoc zwierzakom z tej oto fundacji. I kiedy ja słyszę o takich akcjach,
to długo nie trzeba mnie przekonywać. Tak naprawdę to w ogóle nie trzeba mnie przekonywać, bo nie dość, że mamy świetny kosmetyk, który możemy sobie wykorzystać, to jeszcze dodatkowo pomagamy zwierzakom. A wy wiecie, że ja kocham zwierzęta? Zresztą jeden, o tutaj, już sobie na tych moich kosmetykach leży. Jak zawsze, towarzyszy mi przy filmikach. Także słuchajcie, płyn micelarny od Bandi, akcja Pomagam Bandi. Koniecznie sprawdźcie na stronie. I jak widzicie, daj pipoś, płyn, tak? Zapas płynów micelarnych. No, mam na jakiś czas, ale to jest taki produkt, który momentalnie mi znika, jeśli chodzi o pielęgnację, przyszedł następny kot, ja nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje, czyli płyn micelarny, taki kosmetyk, który momentalnie znika wśród moich zapasów kosmetyków, więc cieszę się bardzo, coś, co pomaga zwierzakom, no i coś nowego do testowania. Kolejne zakupy stacjonarne w Douglasie. Wybrałam się tak naprawdę po jeden kosmetyk, na którym mi zależało. Jest to serum z marki The Ordinary i to jest peeling AHA 30%, BHA 2%, 10-minutowa eksfoliacja, złuszczanie, peeling. Ja markę The Ordinary już całkiem dobrze znam i mam kilka takich perełek wśród tych kosmetyków, ale tego natomiast jeszcze nie znałam i słyszałam już o nim bardzo dużo pozytywnych opinii. To jest to serum, które wygląda jak krew na twarzy, bo ono ma czerwoną konsystencję. Już wam pokazuję, o zobaczcie, buteleczkę. No i tak stwierdziłam, że myśląc już troszeczkę o pielęgnacji jesiennej, może warto by było spróbować ten peeling na własnej skórze, przekonać się, czy rzeczywiście jest on tego wart. Na pierwszym miejscu w składzie mamy kwas glikolowy. Moja skóra całkiem dobrze sobie radzi z kwasem glikolowym, ale tutaj mamy też na przykład wodę z aloesu, mamy kwas mlekowy, mamy pantenol, jest tutaj kilka naprawdę bardzo ciekawych substancji. No i w Douglasie to serum kosztowało 35 zł. W tym samym czasie było również dostępne serum z kwasem hialuronowym albo olejek z kwasem hialuronowym, ale jednak stwierdziłam, że kupię sobie ten. Nie wiem, czy wiecie, marka The Ordinary jest już dostępna w sprzedaży właśnie w Douglasie, natomiast stacjonarnie nie wszystkie je posiadają, te kosmetyki, a większość z nich znajdziecie jednak na stronie internetowej, chociaż muszę powiedzieć, że w sklepie internetowym jeszcze jest ich mało, bo marka ma naprawdę ogromną ilość świetnych preparatów w swojej ofercie i ja najczęściej zamawiam je ze strony Cozibella, bo tamten wybór jest naprawdę dosyć ogromny i często też zapasy są uzupełniane, a marka The Ordinary jest taką marką, która jest stosunkowo niedroga, ma całkiem fajne składy, no i też super działanie. Także będę testować za jakiś czas, będę sprawdzać ten produkt i na pewno opinia na jego temat albo pojawi się na moim blogu, albo też opowiem wam nieco więcej tutaj na kanale. I jeszcze jeden kosmetyk, który kupiłam w Douglasie, to jest taka mgiełka nawilżająca do twarzy, woda nawilżająca, bo tutaj specjalnie nie mamy nic w składzie, tylko właśnie wodę i gaz. Zapłaciłam za nią 9 zł, bo była na przecenie z 15 zł, 100 ml opakowanie. I ja zabrałam sobie tę mgiełkę do Włoch na mój wyjazd i przez tych kilka dni, kiedy tam przebywałam w tych niesamowitych upałach, skończyła się u mnie momentalnie, a całkiem dobrze się sprawdziła, więc mówię, dobra, wezmę sobie jeszcze jedno opakowanie, trzymam ją w lodówce, bo wtedy jest jeszcze taka chłodniejsza, zimna i jak rano wstaję, spryskuję nią twarz, żeby się obudzić, sprawdza się bardzo dobrze, ale to nie jest jakiś wyjątkowy kosmetyk pielęgnacyjny, więc tutaj nie mogę wam powiedzieć, że mam jakieś dodatkowe substancje czy jakieś ekstra działanie. Nie, to jest po prostu nawilżająca mgiełka do twarzy i to, co mi się w niej podoba, to to, że rozpylając ją na skórze nie ma takiego efektu, że coś wam tak dosyć mocno pryśnie, tylko rzeczywiście mamy taką mgiełkę. Także 9 zł może być, nic skomplikowanego, a całkiem przyjemny produkt. No dobrze kochani, to teraz przejdziemy już do ostatnich moich zakupów i będzie to Sephora. Pierwszy produkt, po który tak naprawdę poszłam, to był kwas hialuronowy,
a dokładnie serum z kwasem hialuronowym od marki The Ink List. Nie wiem, czy o tej marce słyszeliście, bo wydaje mi się, że ona nie jest zbyt popularna, jeśli chodzi o YouTube, ale też na blogach. I wydaje mi się, że marka nie inwestuje zbyt mocno w taką promocję w mediach społecznościowych, a te kosmetyki są tanie, dostępne w Sephorze, no i mają całkiem przyjemny skład. Kiedy ja wybrałam się do Sephory, to znalazłam na regale, na półce, trzy produkty tej marki. Wśród nich właśnie serum z kwasem hialuronowym, preparat z witaminą C i serum z kolagenem. Dlaczego zdecydowałam się na kwas hialuronowy? Po pierwsze ze względu na jego skład, który jest naprawdę bardzo ciekawy, i oprócz tutaj kwasu hialuronowego jest też kilka innych ciekawych substancji, między innymi dwa rodzaje peptydów, a ja peptydy roślinne uwielbiam, one naprawdę fajnie działają na naszą skórę. I no i oczywiście cena, już Wam mówię, ile ja za to serum zapłaciłam. Serum 26 zł, więc naprawdę niewiele. Na serum z kolagenem się nie zdecydowałam, ponieważ mam taki preparat gdzieś tam w swoich zasobach i stwierdziłam, że na razie nie będę nic więcej kolagenowego brała. Natomiast witamina C też na razie nie będę jej stosować, ponieważ w składzie tego preparatu z witaminą C mamy kwas askorbinowy. A kwas askorbinowy to nie jest najlepsza forma, jeśli chodzi o witaminę C, i generalnie nie polecam jej stosowania w okresie letnim. I to też jest taka substancja, ten rodzaj witaminy C, który może delikatnie podrażniać skórę, więc trzeba z nią uważać. Więc mówię, dobra, na razie przetestuję sobie właśnie to serum z kwasem hialuronowym, a też pomyślałam o nim ze względu na to, że wybrałam jeszcze jeden kosmetyk marki Pai. Też nie wiem, czy o niej słyszeliście, ale to jest olejek. A w sumie to mamy tutaj rodzaj olejku z różanego, mamy wyciąg z róży, mamy witaminę E i mamy też wyciąg z rozmarynu. Produkt w 99% organiczny, wegański, bez żadnych innych substancji aktywnych, tym bardziej jakichś zagęstników, olejów mineralnych i całej reszty nietestowane na zwierzętach. I ja z tym olejkiem miałam już do czynienia, ponieważ dostałam go w paczce, w torbie od Sephory, ale kiedy zobaczyła go moja znajoma, to powiedziała: nie, 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 ja go chcę, więc wtedy się podzieliłam z tą moją znajomą zawartością tej torby. Ale teraz stwierdziłam, że w sumie to mogłabym go sobie przetestować i sprawdzić, jak będzie on działał na moją skórę, a połączenie tych dwóch produktów będzie naprawdę ciekawe. Bo ja nie nakładam nigdy olejków, nie wiem, czy Wam już kiedyś o tym mówiłam, nie nakładam nigdy olejków na suchą skórę, a dlatego, że olejek musi zawiązać wodę, żeby też fajnie zadziałał na skórę, ona musi być albo spryskana hydrolatem, albo musi być pod nią, pod tym, tą warstwą olejku, jakaś warstwa serum z substancją, która wiąże wodę, czyli na przykład z kwasem hialuronowym. I wtedy ten efekt działania olejku będzie jeszcze lepszy na naszą skórę, bardziej widoczny i też nie będzie takiego efektu po jakimś czasie, że ta skóra zacznie się przesuszać, bo tak może być. Dlatego też ja bardzo często, kiedy sięgam po preparaty oleiste, właśnie takie olejowe, na bazie różnego rodzaju olejków, łączę je albo właśnie z hydrolatem, albo z czymś, co w składzie ma cząsteczki kwasu hialuronowego. Także po wakacjach biorę się za testowanie tych dwóch produktów w połączeniu i samodzielnie. Dlaczego po wakacjach? Bo zazwyczaj moja skóra jest wtedy mocniej przesuszona, więc myślę, że będzie to fajne działanie. W ogóle olejek różany to jest coś cudownego dla każdego typu skóry. Jeśli jeszcze nie mieliście do czynienia z olejkiem różanym, czy też z preparatami, które w składzie posiadają wyciągi, ekstrakty z róży, to koniecznie sprawdźcie, bo naprawdę efekty potrafią być super. A jak będzie w połączeniu z tymi kosmetykami, jak będzie to połączenie działało na moją skórę, zobaczymy. Dam Wam na pewno znać. I ostatnia rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, też zakup z Sephory, to jest taki set. Zapłaciłam za niego 105 zł i to jest marka Laneige. Już Wam pokazuję, otwieramy może razem to opakowanie. Mamy tutaj
ten skin toner. Wygląda tak. Mamy tutaj właśnie ten blur perfector. O. Mamy tutaj ten oczyszczający preparat do demakijażu. I są też dwa takie maleńkie opakowania, czyli jest tutaj ta maseczka z linką, jest tutaj maseczka z linką i mamy tutaj nawilżający żel. Dlaczego zdecydowałam się na te miniaturki? Otóż od jakiegoś czasu testuję sobie słynną maskę pod oczy od marki Laneige. Maska, o której też było dosyć głośno, jeśli chodzi o media społecznościowe. I ja już o niej robiłam, na jej temat robiłam taką szybką recenzję na moim Instastory. A dla zainteresowanych, szybkie recenzje kosmetyczne pojawiają się na moim Instastory w każdą środę. Nie są one jakoś specjalnie rozbudowane, natomiast tam zdradzam Wam jeszcze zanim opiszę je gdzieś tam na blogu, gdzieś więcej obszerniej się wypowiem, różnego rodzaju kosmetyki, które testuję i nie tylko, takie pierwsze spostrzeżenia albo też spostrzeżenia już po jakimś czasie. No i właśnie, opowiadałam Wam na moim Instastory o tej maseczce, że ona nie do końca się u mnie sprawdza. I z jednej strony pojawia się ten efekt, o którym opowiada producent, czyli mamy ukojenie. I ja tę maseczkę również zabrałam ze sobą na wyjazd do Włoch i pod tym względem naprawdę fajnie się sprawdziła, bo nakładamy ją wieczorem i czujemy to ukojenie przy zmęczonych oczach, przy tych upałach. Rzeczywiście ten efekt takiego chłodzenia się pojawia. Ale to jest też maseczka, która ma niwelować obrzęki i cienie pod oczami i mimo tego, że w składzie ma kofeinę, niestety u mnie efekt pojawił się odwrotny. I są gorsze dni, są lepsze dni. Mimo wszystko stwierdziłam, wykończę ten produkt. Ale nawet jeżeli ten kosmetyk do końca się u mnie nie sprawdził, to ja nigdy nie odsuwam od siebie marki po recenzji jednego produktu i stwierdziłam, że przetestuję sobie kolejne kosmetyki tej marki. Co prawda teraz znowu jest popularna maseczka na usta, ale tego produktu u mnie nie zobaczycie. Natomiast miniaturki to jest świetne rozwiązanie, jeśli chodzi właśnie o testowanie nowych kosmetyków. I tutaj mamy zestaw w kwocie 100 zł 5 produktów. Więc zobaczymy, jak one się sprawdzą. Pojemności są całkiem dobre i to nie jest saszetka, która wystarczy nam na jeden raz, tylko właśnie miniaturka, a ponieważ wyjeżdżam na kolejne wakacje, zabieram te kosmetyki ze sobą i będę je intensywnie testowała. No dobrze kochani, to będzie wszystko jeśli chodzi o haul kosmetyczne z moich ostatnich tygodni, a w sumie to nawet półtora tygodnia mogłabym powiedzieć. Nie wiem czy tego typu filmy Wam się podobają, czyli takie haule kosmetyczne i czy one przypadną Wam do gustu, bo zazwyczaj jest tak, że jeśli coś kupuję, to na bieżąco pokazuję Wam na moim Instagramie, więc jeśli byście chciały, żebym też oprócz takich haul ubraniowych, zakupowych, które robię zawsze pod koniec każdego miesiąca, robiła dla Was też takie zbiorcze haule kosmetyczne, to koniecznie dajcie znać. Jeśli nie, to wrócę do tej starej opcji pokazywania Wam kosmetyków moich zakupów na Instagramie. Dziękuję Wam przy okazji za to, że wytrwaliście do końca tego filmu i go obejrzeliście, za Waszą obecność. Linki do tych produktów znajdziecie w opisie, jak zawsze. Trzymajcie się ciepło. I widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!